Rzecz dzieje się u niego w mieszkaniu. Są sami. Ona znalazła się tam zupełnie przypadkowo. On zaczął jej robić jakieś niecne propozycje, na co ona z miejsca odpowiedziała ostro. Nie ma mowy. Jakżeż mógł się pan spodziewać, kiedy słów doprawdy szkoda, ja nie chciałabym się gniewać. Już nie mówmy o tym. Zgoda? Nie, nie, nie. Nie ma mowy. Przecież nawet i zabawa musi mieć granice swoje. Przecież nawet nie mam prawa być tu z panem tak we dwoje. Nie, nie, nie. Nie ma mowy. Panu się zdawało, pan mnie zna za mało. To nie byłam ja. To pan siostrę zna. Siostra jest podobna, no może bardziej drobna. A więc jednak mnie. Przepraszam pana, jak pan śmie. Nie ma mowy. No to jutro się spotkajmy tam na chorze i w cukierence. Tylko błagam, ja już pójdę, już jest późno. Weź pan ręce. Nie, nie, nie. Nie ma mowy. Ani w buzie, ani w nuzie, ani w szyjkę, ani w plecka. I nie znoszę tego, gdy się mówi do mnie jak do dziecka. Nie, nie, nie. Nie ma mowy. Nie, ja nie mam tych nawyczek, Boże Święty, to już szósta, no to jeden raz policzek. Nie, 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 w usta, nie, nie, nie. Taka jestem mala, bo będę krzyczala. Krzyczę, krzyczę, krzyczę. Podły, podły, zły, puść mnie, bardzo proszę. Oczko, nie, w pończusze poleciało mi. Ktoś idzie. Niech pan zamknie drzwi. Nie ma mowy. Jestem tak zdenerwowana. To jest takie nieuprzejme. Tylko słuchaj, błagam pana. Nie, nie, nie. Ja sama zdejmę. A ty nie?